Dzisiaj odcinek, o który kilka osób prosiło, mianowicie abyśmy zestawili sobie tajemniczą księgę umarłych, egipską księgę umarłych z biblijnym dekalogiem. Będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście dekalog jest kopią, czy jest późniejszą wersją przykazań, poleceń zawartych w księdze umarłych, w egipskiej księdze umarłych. Nawet tutaj pokażę rzeczywiście w komentarzach, co jakiś czas przewija się ta hipoteza. Tutaj znalazłem tylko może trzy jakieś przykłady, ale tego jest więcej. Proszę zobaczyć, ktoś tutaj pisze, Mario, 10 przykazaniami, które ogólnie mówiąc zostały skopiowane z egipskiej księgi umarłych. Prawda? Takie twierdzenie, 42 zaprzeczenia bogini Maat, co zaraz o tym wspomnę. Ktoś tu inny pisze też, że 10 przykazań jest wzięte z egipskiej księgi umarłych. Czy ktoś tu inny pisze, że 7 z 10 przykazań dekalogu znajduje się w egipskiej księdze umarłych? No i chcemy sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie. Po pierwsze, chcemy sobie powiedzieć w ogóle, co to jest ta tajemnicza, mistyczna egipska księga umarłych, bo przecież obcujemy z jednym z najstarszych tekstów religijnych świata, otwierając egipską księgę umarłych. I chcemy rzeczywiście powiedzieć, czy jej treść, a zwłaszcza właśnie zawarta w sądzie Ozyrysa w 42 zaprzeczeniach bogini Maat, czy jej treść w tym miejscu jest pierwowzorem dla dekalogu, dla biblijnego dekalogu. Dobrze. Najpierw sobie powiedzmy, co to jest ta słynna Księga Umarłych, egipska Księga Umarłych, no bo przecież ona pojawia się i w popkulturze, i gdzieś tam właśnie sięgają po nią czy twórcy, czy ludzie ciekawi, tajemnicza Księga Umarłych. Otóż Księga Umarłych jest to rzeczywiście jedno chyba z najważniejszych dzieł kultury, religii, mitologii egipskiej, które tak naprawdę jest swego rodzaju instrukcją, jakimś takim podręcznikiem, który wzręczano zmarłym na drogę, który to podręcznik miał im wytłumaczyć, jak przejść przez krainę cieni, krainę śmierci, krainę zmarłych, która nazywa się w Egipcie Duat, po to, aby móc dostać się do raju, czyli Sechet Jaru, czyli tak do tak zwanych pól czcin. Pola czcin, czyli taki, no można powiedzieć, egipski raj. I ta księga, ona no, jest pełna różnych zaklęć, formuł, podpowiedzi, różnych modlitw, hymnów i tekstów świętych, które właśnie miały zmarłemu pomóc przedostać się przez krainę cieni, przez krainę śmierci, przez krainę zmarłych. No, też można powiedzieć, zdać pewne testy, zdać pewne egzaminy, jak chociażby właśnie sąd Ozyrysa, po to, aby móc właśnie wreszcie dostać się do upragnionego raju. I to jest dzieło, trzeba powiedzieć, że ono rzeczywiście swoimi korzeniami sięga niemalże początków państwa egipskiego, początków Egiptu. To znaczy teksty, które są zawarte w Księdze Umarłych, one rzeczywiście sięgają swoją historią 3. tysiąclecia przed naszą erą. W tym momencie już byśmy mieli 5 tysięcy lat. Czyli obcujemy z jednymi chyba z najstarszych w ogóle tekstów religijnych. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle, że pierwowzór Księgi Umarłych, czyli tak zwane teksty piramid, zaraz o nich wspomnę, że teksty piramid, które są pierwowzorem czy prototypem egipskiej Księgi Umarłych, że to jest w ogóle najstarsze, można powiedzieć, najstarsza księga religijna świata, najstarsza, można powiedzieć, Biblia Egipcjan. I tu może od razu, zanim przejdę dalej, to zróbmy jedno sprostowanie dotyczące w ogóle obydwu członów tej nazwy, Księga Umarłych. No bo po pierwsze słowo księga nie do końca to jest adekwatne, bo zaraz to jeszcze może gdzieś pokażę, ale pierwotnie mamy tu do czynienia w ogóle z tekstami, które były pisane na piramidach, a więc nie w żadnej księdze. Później te teksty były pisane w sarkofagach, na całunach, na przedmiotach towarzyszącym zmarłym, a w końcu były pisane na papirusie. Na tekstach to były teksty papirusowe. Więc po pierwsze, tutaj trzeba zrobić to sprostowanie, że to jest nie tyle księga. Po drugie, w oryginale ona też nie nosiła nazwy księgi, tylko nosiła nazwy zaklęcia. Tak? Bo to są rzeczywiście, ta księga w większości składa się z pewnych zaklęć czy formuł magicznych, które miały no, oczarować, zakląć, można powiedzieć, pewnych strażników czy demony obecne w świecie zmarłych, tak żeby ten zmarły mógł bezpiecznie przedostać się do prawdziwego raju. I to jest jakby pierwsze takie sprostowanie. Drugie sprostowanie dotyczy tego członu nazwy umarłych. Samo sformułowanie Księga Umarłych to jest tytuł, który nadano w XIX wieku. Lepsius, taki archeolog, egiptolog, nadał tą nazwę w XIX wieku. No, ze względu na to, że powiedzmy, wyczytał w tej księdze, to była pierwsza znaleziona taka księga w XIX wieku, właśnie na zwoju papirusowym, odkrył, że ona rzeczywiście opowiada o świecie zmarłych.
Ale tak jak powiedziałem, po pierwsze, to nie jest księga, tylko to jest de facto zbiór zaklęć i tak była nazywana. A tak naprawdę sami Egipcjanie nazywali ją zaklęcia wychodzenia za dnia, zaklęcia wyjścia za dnia. Czyli te zaklęcia, proszę zobaczyć, że Księga Umarłych, ten tytuł od razu nam sugeruje jakiś świat taki mroku, świat zmarłych, takie negatywne podejście. Natomiast jeżeli mówimy o księdze wychodzenia za dnia, czy zaklęcia, które prowadzą do wyjścia za dnia, no to widzimy tu wyraźnie pewną nadzieję, bo to wychodzenie za dnia oznacza właśnie przejście przez tą krainę zmarłych, czyli krainę mroku, krainę ciemności. Tak była uważana w Egipcie kraina zmarłych za krainę ciemności, coś trochę jak biblijny Szeol. I przejście przez tą krainę właśnie do świata, do tych pól trzcinowych, do świata raju, czyli tak naprawdę do świata żywych, do świata dnia, do świata, można powiedzieć, zmartwychwstania, czy takiego nadziei, nowego życia. Ta nazwa egipska, księga wychodzenia za dnia, czy zaklęcia wychodzenia za dnia, one też mogą sugerować ten taki stały rytm, czy to słońca, które, prawda, przez noc idzie przez krainę cieni, a w dzień właśnie wychodzi za dnia. I podobnie jak z tym głównym mitem w Egipcie, mitem Ozyrysa, który też, prawda, zostaje zabity przez swojego brata Seta, idzie do krainy śmierci cieni i później ożywa, zmartwychwstaje, prawda? Więc egipska nazwa tej księgi to nie była Księga Umarłych, tylko oni nazywali ją Księgą Wychodzenia za dnia. Ale właśnie zwróćmy uwagę na rozwój, to znaczy jak to się stało, że Egipt dopracował się tak wielkiego, monumentalnego, tajemniczego dzieła. Otóż, jak wspomniałem, prekursorem dla Księgi Umarłych są słynne teksty piramid. Teksty piramid, coś niesamowitego. Tu mówimy tutaj o jednych z najstarszych tekstach Egiptu, tak zwane teksty piramid, czyli teksty, które, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, one były wpisywane w piramidy, czyli grobowce faraonów. I teraz, dopóki nie odkryto w XIX wieku, czym było pismo hieroglificzne, co to wszystko znaczyły, to znaki, symbole, no to tak naprawdę to była wielka, jedna wielka tajemnica, prawda? I wreszcie te teksty piramid w XIX wieku przemówiły. Można powiedzieć, że piramidy przemówiły. I najstarsze takie zapisy to są właśnie teksty piramid. I duża część tych zapisów odkrytych w piramidach to jest tak naprawdę właśnie forma instrukcji, zaklęć i wskazówek, aby przeprowadzić faraona przez świat zmarłych do krainy bogów, czyli do krainy rajskiej. Czyli tak naprawdę w najstarszych etapach państwa egipskiego, to mamy tak zwane stare państwo egipskie. Tutaj przypominam wykład o starożytnym Egipcie, tam no, szerzej opowiadam o tych etapach państwa egipskiego, stare, tak zwane stare państwo egipskie, średnie państwo egipskie i nowe państwo egipskie. Zresztą proszę zobaczyć, tutaj przytaczam taki skrótowy schemat, jak wyglądała ta historia państwa, starożytnego państwa Egiptu, gdzie no, mamy te okresy predynastyczny i wczesnodynastyczny i tak naprawdę okresy największej świetności Egiptu to są okresy państwa, czy monarchii, czy królestwa zjednoczonego Egiptu, górnego i dolnego, prawda? Czy to najpierw stare państwo egipskie, później średnie państwo i później nowe państwo. I każdy z tych okresów kończył się jakimś okresem dekadencji, upadku, rozszczepienia władzy. To są tak zwane okresy przejściowe. Pierwszy okres przejściowy, drugi okres przejściowy i trzeci okres przejściowy. I co ciekawe, przywołuję tą jakby chronologię państwa starożytnego Egiptu, dlatego że ona nam się przyda właśnie w rozwoju tego, jak powstały teksty Księgi Umarłych. Otóż właśnie one mniej więcej składają się z trzech etapów, z których każdy etap przypada na rozwój czy to starego, czy średniego, czy nowego państwa. Otóż, kiedy mamy najstarszą właśnie te czasy egipskie, tak zwane stare państwo, wtedy wierzono, że tak naprawdę głównie to faraon mógł się dostać do krainy bogów, mógł zostać przebóstwiony i dostać się do tego raju. I dlatego właśnie na piramidach faraonów wypisywano teksty, zaklęcia, formuły, hymny, które miały pomóc mu przedostać się do świata właśnie boskiego. Później, kiedy władza faraonów osłabła, mamy tak zwany pierwszy okres przejściowy, no, zaczyna się demokratyzować eschatologia egipska, czyli właśnie wiara w te życie pozagrobowe, że może nie tylko faraon ma dostęp do świata bogów, do świata rajskiego. Zaczęto uważać, że również tacy najwięksi, powiedzmy, jacyś ważni ludzie w Egipcie, możni albo bogaci, że również mogą sobie na coś takiego pozwolić. I wtedy teksty piramid ulegają rozwojowi, dopisuje się kolejne zaklęcia, zaczyna się właśnie rozwijać idea raju, przede wszystkim nie tylko jako przebóstwienia tego, które czekało faraona, ale takiego raju miejsca, pola trzcin, do którego mogli trafić również inni. I te formuły, które miały przeprowadzić zmarłego do świata rajskiego,
są wypisywane już nie tylko na piramidach faraonów, ale również na sarkofagach ludzi możnych, bogatych, którzy właśnie mogli sobie pozwolić na grobowce z kilkoma, czy z jednym, czy z kilkoma sarkofagami w środku. I to jest jakby drugi etap kształtowania się Księgi Umarłych. Te teksty są wypisywane na sarkofagach. To jest tak, no, głównie to się działo za okresu średniego państwa egipskiego, troszkę wcześniej i za okresu średniego państwa, ale znowu na Egipt przychodzi trudny czas. Egipt jest izolowany, brakuje surowców, brakuje zwłaszcza drewna i te takie prosto, tak zwane sarkofagi skrzyniowe, czyli prostopadłościany, czasem mumia była umieszczana w jednym, czasem w kilku takich sarkofagach, no więc było miejsce, to były duże skrzynie, żeby na tych skrzyniach móc pisać, właśnie zapisywać te hymny, modlitwy, wskazówki czy zaklęcia. Kiedy zaczęło brakować materiału i mamy wyraźne przejście od takich sarkofagów typu skrzyniowego do sarkofagów typu antropoidalnego, czyli takie sarkofagi antropoidalne, czyli w kształcie mumii tak naprawdę, one już były dużo mniejsze. I z tego bądź z innych powodów no, zaczęło brakować miejsca na wielość tych zaklęć i formuł, które miały być przekazane zmarłemu i pomóc mu dostać się do świata raju. I kiedy tego miejsca zabrakło, zaczęto wypisywać te formuły magiczne najpierw na całunach, którym oblekano mumię, prawda? Na całunach, czasem na jeszcze innych przedmiotach, które dołączano do pochówku, do grobowca. A z czasem właśnie, kiedy już no, brakowało miejsca, dopiero wtedy zaczęto spisywać te teksty na papirusach i mamy następny etap rozwoju tych tekstów. I ten trzeci etap, właśnie można powiedzieć już taki bardziej pełny, to jest tak zwana Księga Umarłych. I rzeczywiście już w Nowym Państwie Egipskim, czyli gdzieś 1500 przed naszą erą, pojawiają się teksty już zapisane najpierw na całunach, a później już na konkretnie na zwojach, które nazywamy wprost już Księgą Umarłych. I oczywiście ten rozwój dotyczy nie tylko materiału pisarskiego, że najpierw pisano na piramidach, później na sarkofagach, później na całunach, a później na zwojach papirusowych, ale ten rozwój oczywiście będzie dotyczył również teologii, również w ogóle wyobrażenia o zaświatach, to znaczy od takich bardzo prostych i jeszcze skupionych na faraonie wyobrażeń, widać wyraźnie też taką, tak jak powiedziałem, demokratyzację tego ujęcia zaświatów, że nie tylko faraon może sobie pozwolić na przejście przez krainę zmarłych do raju, ale najpierw ludzie bogaci, prawda, zamożni, których stać było na grobowce i sarkofagi, a później, kiedy ten zwyczaj się jeszcze bardziej rozwinął, to każdy, kto miał jakieś środki finansowe i mógł sobie pozwolić na zakup Księgi Umarłych, chciał, żeby do jego grobowca, do jego trumny, żeby taki papirus z Księgą Umarłą był włożony. Mniej więcej w okresie Nowego Państwa koszt takiej Księgi Umarłej zapisanej na papirusie to był mniej więcej tak zwany 1 deben srebra, to jest mniej więcej około 91 gram srebra, no to było dużo pieniędzy, to też nie każdy mógł sobie na to pozwolić, bo to była powiedzmy mniej więcej równowartość albo 1 hektara do 3 hektarów pola, albo równowartość niewolnika, albo równowartość około 2 krów. Także no, nie każdy mógł sobie na to pozwolić, ale tak czy inaczej to już była cena osiągalna dla wielu ludzi, dla wielu Egipcjan. I teraz im bardziej to się stawało dostępne, tym oczywiście więcej Egipcjan chciało mieć taką księgę. I uwaga, tutaj mamy do czynienia z niesamowitym zjawiskiem. Mianowicie księgi umarłych zaczynają być w okresie Nowego Państwa produkowane praktycznie może nie na masową skalę, ale na skalę już taką, można powiedzieć, komercyjną. To znaczy każdy, kto chciał i miał pieniądze, mógł przyjść do świątyni czy do specjalnych właśnie teologów, znawców zaklęć i poprosić o stworzenie konkretnie dla niego takiej Księgi Umarłych. Księga Umarłych musiała być stworzona indywidualnie dla każdej osoby, dlatego że tak naprawdę kilkukrotnie wpisywano tam imię tego zmarłego. Oczywiście z czasem, kiedy ten przemysł się rozwinął, tworzono, no można powiedzieć tak hurtowo te Księgi Umarłych, tworzono je anonimowo, tylko z zostawieniem miejsca na dopisanie, powiedzmy, imienia tego, który zamówił sobie, czy dla zmarłego, taką księgę. Chociaż trzeba powiedzieć, że pewne księgi, czy niektóre z tych ksiąg, były tworzone na konkretne, specjalne zamówienie. Dlatego, że na przykład taki teolog, znawca zaklęć, znawca świata właśnie tego przyszłego, tych zaświatów, przez które miał przeprowadzić zmarłego za pomocą Księgi Umarłych, taki pisarz, skryba, on na przykład poznawał, z kim ma do czynienia, po to, żeby móc też przewidzieć, z jakimi niebezpieczeństwami w świecie przyszłym on może się zetknąć i jakie zaklęcia w takim razie w tą księgę wpisać.
I tutaj docieramy do chyba takiego najbardziej charakterystycznego zjawiska Księgi Umarłych, mianowicie nie mamy dwóch identycznych ksiąg umarłych. To znaczy, to nie jest jeden taki, można powiedzieć, zdogmatyzowany, ustabilizowany tekst, tylko tak naprawdę Księgi Umarłych różnią się między sobą, czasem bardzo. Oczywiście już nie mówię o rozwoju historycznym, gdzie od tekstów piramid czy tekstów sarkofagów, ale Księgi Umarłych różnią się już chociażby pisane w tym samym okresie. Dlatego, że niektórzy skrybowie dodawali pewne zaklęcia, inni odejmowali jedne, dodawali drugie. Mniej więcej taki zakres formuł magicznych, które pojawiają się w standardowej Księdze Umarłych, to jest od 200, czasem 600, a czasem nawet 900 zaklęć. Tak? Proszę zobaczyć, jaki jest rozstrzał. Tak? Jeżeli chodzi o rozdziały, bo te zaklęcia były formułowane na przykład w pewne rozdziały, na przykład takie na przykład zaklęcia transformacyjne. Może zaraz wyjaśnię, co to jest, a może nie, zobaczę, czy mi czasu starczy. Mianowicie skupiano pewne zaklęcia w rozdziały i takich rozdziałów na przykład księga mogła mieć 140, mogła mieć 160. Standard w czasach Nowego Państwa to do 190 czy do 200 rozdziałów taka Księga Umarłych mogła zawierać. Także Księgi Umarłych to są tak naprawdę dzieła tworzone pod pewną matrycę, czy zgodnie z pewną matrycą, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, nie mamy dwóch identycznych ksiąg umarłych. Tak naprawdę panowała tu duża dowolność, duża dowolność. Dobrze, może faktycznie przejdźmy już do treści Księgi Umarłych, żebyśmy mogli zająć się naszym tematem, czyli zobaczyć tą zasadniczą treść Księgi Umarłych i porównać ją z biblijnym dekalogiem. Otóż Księga Umarłych rozpoczyna się najczęściej słowami: rzeka płynie na północ, wiatr drmie na południe. Każdy człowiek ma swoją godzinę. Chodzi oczywiście o godzinę śmierci, bo Księga Umarłych, tak jak już powiedziałem, to jest pewien przewodnik, który był wkładany do trumny zmarłego, żeby mógł go przeprowadzić przez krainę zmarłych. I teraz według wyobrażeń egipskich taka dusza budzi się po śmierci i jest właśnie zdezorientowana. Co się dzieje? Księga Umarłych po pierwsze ma jej przypomnieć, kim jest, przypomnieć jej imię, bardzo ważne w Księdze Umarłych będą imiona, znajomość imion, ma jej powiedzieć, jak ma się dalej zachowywać, czyli ma być takim drogowskazem. I wtedy następuje szereg takich podpowiedzi pogrzebowych, czy takich, powiedzmy, opisów, rytuałów pogrzebowych. Może ja od razu nawet pokażę, co ja będę tak na sucho tutaj tłumaczył. Nawet mam zrobione zdjęcie bardzo dobrej jakości, bo to jest bardzo długi papirus, tak zwany papirus Aniego. To jest jeden z lepiej zachowanych w ogóle papirusów, kompletnych papirusów Księgi Umarłych. I ten papirus nie jest akurat najdłuższy, ale takie papirusy mogły liczyć 20, niektóre nawet 30 metrów. Takie papirusy. I teraz proszę zobaczyć. Idziemy sobie na początek tego papirusu. Tutaj już go dużo powiększyłem, jeszcze go bardziej powiększę. I na początku takiego papirusu oczywiście pojawia się też tytuł, księga wychodzenia za dnia, czy zaklęcia wychodzenia za dnia. I proszę zobaczyć, na początku mamy naszego zmarłego. Tu jest nasz zmarły z jego małżonką. Oni stoją przed jakimś stołem ofiarniczym. I pierwsze, co się pojawia, to jest hymn do Boga Ra, do naczelnego Boga Egiptu, Boga Słońca. Pamiętamy może z moich wykładów, czy skądinąd wiecie, jak się czyta hieroglify egipskie, że się czyta w tą stronę, w którą patrzą zwierzęta, ludzie, czy przedmioty, w którą są skierowane. Czyli czytamy, chociaż tu się zaczyna, to czytamy nie z lewej strony, tylko zaczynamy czytać z prawej strony. I tu się zaczyna hymn do Boga Ra, który to nawet jest widoczny. Kiedyś nawet chyba gdzieś tam pokazywałem, jak się tłumaczy pewne hieroglify. Tutaj mamy, może niewyraźnie, bo ten papirus i tak bardzo jest już powiększony, ale proszę zobaczyć, mamy takiego człowieczka z rękami uniesionymi do góry. Tam jest taka gwiazdka, nie wiem, czy to dobrze widać. To jest oczywiście, to jest czasownik, czy rzeczownik, który oznacza chwałę, oddawanie chwały. Chwała, cześć. No i proszę zobaczyć, mamy ry, mamy półgłoskę resz, mamy taką rękę ain, czyli ra. I mamy jeszcze pod spodem dokładnie tarczę słoneczną z kropką w środku i z taką kreską na dole. To jest oczywiście tarcza słoneczna oznaczająca ra. I mamy determinatyw, taką siedzącą postać z bródką, prawda, która oznacza, że to jest Bóg. Czyli mamy chwała Bogu Ra. Tak? I tu się zaczyna nasz hymn do Boga Ra. Cały nasz papirus Aniego, czyli właśnie najlepiej, jedna z lepiej zachowanych ksiąg umarłych, zaczyna się hymnem do Boga Ra. Tu jeszcze może wytłumaczę, dlaczego, nie wiem, czy to widać dobrze, może dalej to będzie widać, że niektóre teksty są pisane czerwoną farbą. Większość mamy pisane na czarno, a niektóre elementy są pisane na czerwono. Na czerwono są pisane najczęściej albo tytuły,
do poszczególnych zaklęć, do poszczególnych hymnów, albo wprowadzenia, początek, albo też końcówki, albo też czasem takie szczególne instrukcje, jakaś jest szczególna instrukcja, co tam zmarły musi zrobić. Czasem wpisywano to rzeczywiście dla odmiany czerwoną farbą. No więc mamy tutaj początek naszego papirusu Księgi Umarłych, które zaczyna się hymnem do Boga Ra. Proszę zobaczyć, tu nawet mamy tarczę słoneczną symbolizującą Boga Ra. Mamy takie dwie wzniesione ręce, które to jest znak Ki. Tu już nie będę tłumaczył, Ki to jest no tak jakby sobowtór duszy, tak jakby jakaś taka druga dusza, tak jakby taki w świecie zmarłych w każdym razie Ka to jest przewodnik naszej duszy, naszego zmarłego po właśnie zaświatach. Ka to jest jakby taki sobowtór czy dusza, czasem to się mówi duchowa strona człowieka. W tym przypadku on stanowi takiego przewodnika naszego zmarłego po świecie właśnie zaświatów. I tutaj mamy właśnie ten symbol tego Ka, mamy symbol uwielbienia Boga Słońca. No i oczywiście mamy ten znak, proszę zobaczyć, to kółko i ten krzyż. To jest egipski znak Anch. Egipski znak, który znaczy życie, tak zwany krzyż egipski. No już kiedyś gdzieś tam chyba nawet wspominałem. Wspominałem o tym. Tu mamy dwie boginie, mamy, o proszę zobaczyć, mamy nawet znak, mamy górę jedną, która tutaj, prawda, schodzi w dół, z drugiej strony góra schodzi w dół, czyli znowu też o tym wspominałem na innym wykładzie, mamy znak Achet, kiedy dwie góry schodzą się, prawda, w takiej przełęczy i z tej przełęczy wychodzi słońce. To jest właśnie tutaj to słońce, mamy egipski znak Achet. Więc widać, i tego nie powiedziałem, że nasza Księga Umarłych to nie są tylko teksty. Pierwotnie to były tak naprawdę hieroglify, to były tak naprawdę teksty, ale później one zaczęły być stopniowo rozbudowywane o tak zwane obrazki, o różne obrazy. Egiptolodzy nazywają to winietami, więc powiedzmy to są winiety. Więc do tego doszło, że czasem Księgi Umarłych składają się w większości albo prawie wyłącznie z obrazków, tak? I to też jest z różnej jakości. Czasem te obrazki są lepsze, czasem gorsze. Zależy oczywiście, ile nasz klient mógł zapłacić za coś takiego. Przypominam, że w nowym państwie egipskim i później rozwinął się cały biznes. Można powiedzieć, że to jest pierwszy na świecie biznes księgarski, kiedy ludzie mogli sobie zamówić książkę i skryba taką książkę wykonywał. Więc rzeczywiście czasem spotykamy księgi umarłych, które są, widać, że obrazki są niedokończone, są takie słabe, są, można powiedzieć, bardzo tylko takie schematyczne. Więc widać, że pisarz, teolog się spieszył. Czasem widać księgi umarłych bardzo rozbudowane i bardzo dopracowane, więc widać, że tutaj ktoś więcej uwagi temu poświęcił i to zamówienie było takie z większą dokładnością wykonane. Tak naprawdę tutaj mamy zapisy w piśmie egipskim hieroglificznym, ale tak naprawdę to jest egipska kursywa. To nie są te pełne hieroglify, które gdzieś tam spotykamy czasem właśnie chociażby w tekstach piramid, ale to już jest kursywa. I to jest oczywiście dużo późniejsze pismo. Też weźcie oczywiście pod uwagę, że kiedy rozwijały się księgi umarłych, to z czasem zmieniał się, przez to jest około 1500 lat od tekstów piramid przez teksty sarkofagów po Księgi Umarłych, to mija setki, nawet tysiące lat i język się zmienia. Chociażby skrybowie, którzy pisali, przepisywali te stare zaklęcia, czasem nawet już nie rozumieli, więc to też jest kolejny przyczynek do tego, dlaczego Księgi Zmarłych tak różnią się między sobą. Bo skrybowie pisząc teksty, czy przepisując zaklęcia o 1000 ponad lat starsze, czyli tak zwanym klasycznym języku egipskim Starego Państwa, oni nie rozumieli nawet czasem, co piszą, albo nie wszystko rozumieli. Czasem sobie dopowiadali, czasem zmieniali, interpretowali, albo jeżeli fragment był zniszczony, oni go uzupełniali o jakieś swoje, wycinali pewne fragmenty, dodawali inne. Tak? To wszystko sprawia, tak jak powiedziałem, że Księga Umarłych to jest pewien taki, można powiedzieć, pewna matryca ogólna, gdzie mamy pewne fragmenty, które pojawiają się zawsze i to tutaj zaraz dojdziemy do dekalogu. Właśnie mamy pewien taki fragment, tak zwany Sąd Ozyrysa, który zawsze się pojawia. Praktycznie to jest chyba jedyny fragment, który zawsze się pojawia w każdej księdze umarłych, jakkolwiek ona by nie wyglądała. Natomiast co do innych zaklęć, tutaj, jak powiedziałem, jest duża różnorodność. Tu mamy znowu naszego zmarłego, który idzie ze swoją żoną, znowu przed jakimś tutaj ołtarzem ofiarnym. I tutaj mamy bardzo ważne ujęcie, do którego ja za chwilkę przejdę, bo to jest właśnie ten tak zwany słynne ważenie serca. Słynny sąd Ozyrysa, ważenie serca. Może już tutaj sobie wprowadźmy, że jednym z najważniejszych elementów całej Księgi Umarłych to jest właśnie sąd Ozyrysa i 42 zaprzeczenia bogini Maat. Bo to był taki najważniejszy element, do którego Księga Zmarłych miała właśnie doprowadzić tego zmarłego poprzez szereg labiryntów, niebezpieczeństw, trudnych dróg i niebezpiecznych szlaków właśnie do sądu Ozyrysa. I tu mamy ten sławny sąd Ozyrysa, czyli można powiedzieć taką szalę,
prawda, tu jest nasz zmarły, proszę zobaczyć, tu jest nasz zmarły przyprowadzony przed sąd Ozyrysa, nasz zmarły ze swoją małżonką. Mamy tą wagę, tak zwaną szalę, może nawet tutaj pokażę troszkę lepsze zdjęcie, zaraz do tego wrócimy, do tego manuskryptu, który jest pełny, manuskryptu Aniego, ale może pokażę, tutaj mamy inny manuskrypt, tak zwany manuskrypt Hunefera, on też pochodzi, tak jak Aniego, gdzieś mniej więcej z XIII wieku przed naszą erą. I tu mamy dość dobrze ukazany właśnie ten tak zwane ważenie serca. Dlatego, że kiedy zmarły miał być przeprowadzony przez sąd Ozyrysa, najpierw musiał odbyć tak zwaną spowiedź, o tym zaraz jeszcze powiem, i był tak zwane ważenie serca. Mianowicie, tu mamy jego serce, serce naszego zmarłego, a po drugiej stronie wagi umieszczano piórko bogini Maat. Maat to jest taka idea egipska, to jest też w ogóle wielki temat. Maat to jest idea egipska, która oznacza tak naprawdę ład i harmonię w świecie. Ład i harmonię w stworzeniu. Taki pierwotny porządek świata, pewien układ świata, porządek, harmonia świata. Tak? Ludzie odczytywali mądrość właśnie z tego porządku świata, jak świat funkcjonuje. I za ten pierwotny porządek świata odpowiada idea Maat. Maat to jest również idea takiego porządku, harmonii, sprawiedliwości i również prawdy. I personifikacją tych rzeczy jest właśnie bogini Maat. Tutaj nawet ona jest widoczna, proszę zobaczyć. Mamy bogini Maat właśnie z tym takim piórkiem, które jest takim bardzo ważnym atrybutem tej bogini. Nawet gdzieś tu też mam zdjęcie, proszę zobaczyć, bogini Maat z tym charakterystycznym piórem jako atrybutem tej bogini. Ta bogini to jest, tak jak powiedziałem, personifikacja zasady Maat. Zasada Maat, czyli zasada porządku, zasada harmonii. I teraz właśnie podczas ważenia serca musiała nastąpić zasada harmonii. To znaczy serce nie mogło być cięższe niż to piórko bogini Maat. Tutaj musiała nastać pewna równowaga. Nastać równowaga. Jeżeli rzeczywiście ta równowaga nastała, oczywiście temu pomagały pewne zaklęcia, to jeszcze zaraz gdzieś wspomnę, tam mamy wiele zaklęć, które miały pomóc zmarłemu, żeby właśnie taka równowaga podczas sądu została tutaj osiągnięta. Tutaj mamy właśnie Anubisa, który obsługuje tą wagę, tak? Anubis, syn Ozyrysa, obsługuje tą wagę. Tutaj widać, że on przyprowadza, może nawet ten sam, zobaczę, ten sam manuskrypt mam troszkę na większym. To jest to samo wyobrażenie, tylko jest większa scena, proszę zobaczyć. Tu mamy naszego Anubisa, czyli takiego, można powiedzieć, pomocnika w świecie zmarłych, syna Ozyrysa, który właśnie widać za rękę prowadzi naszego zmarłego. W ręce, proszę zobaczyć, znowu ma ten znak Ankh, czyli życie, tak? Egipski krzyż, znak Ankh. I przyprowadza naszego zmarłego właśnie do tego rytuału ważenia serca, obsługuje tą wagę. Z jednej strony na wadze, jak powiedziałem, kładzie się serce zmarłego, z drugiej strony piórko bogini Maat i ma dojść do równowagi. A propos tego serca zmarłego, nie wiem, czy pamiętamy, czy wiemy to, że rzeczywiście tak było, że kiedy mumifikowano, bo wiemy, że w Egipcie zmarłego mumifikowano, czyli wyciągano wszystkie wnętrzności, żeby sylwetka zmarłego została jak najbardziej nienaruszona. Żeby on właśnie w tym życiu przyszłym mógł wrócić do swojego tego ciała. Dlatego właśnie mumifikowano. I co ciekawe, kiedy chociaż wyciągano wszystkie wnętrzności, zostawiano właśnie serce. Dlatego, że w kulturze egipskiej serce jest symbolem nie tylko uczuć, emocji, ale w ogóle rozsądku, woli, jaźni, bytu człowieka, tak, jego intelektu. Serce jest symbolem człowieka. Jedyne, co zostawiano właśnie podczas mumifikacji, to właśnie serce, jako symbol wnętrza człowieka. I to serce jest tutaj kładzione na wadze. Widzimy, że jest akurat równowaga. Na szczęście jest równowaga, dlatego sędzia, Bóg, tutaj jeszcze mamy Boga Tota, to jest bardzo ważny też Bóg egipski, to jest Bóg Księżyca, ale też czczony jako Bóg mądrości i Bóg, który przyniósł Egipcjanom hieroglify. To on wynalazł hieroglify, można powiedzieć patron pisma. I tutaj właśnie Bóg Tot jest takim, można powiedzieć, skrybą czy takim sekretarzem tego sądu. Widać że wyraźnie, że on tu coś zapisuje. No, co zapisuje? Zapisuje wyrok, znaczy zapisuje skutek tego mierzenia, skutek ważenia. I na szczęście okazało się, że nasz zmarły, waga jego serca nie była cięższa, nie przeważyło, serce nie przeważyło tego piórka bogini Maat, mamy równowagę, Bóg Tot może to zapisać, bo gdyby to serce przeważyło grzechy tego serca, które właśnie zaraz sobie wymienimy i zobaczymy tam pewne wielkie podobieństwa z dekalogiem, gdyby grzechy tego serca przeważyły, to wtedy, proszę zobaczyć, tutaj mamy takiego potwora, czasem w tekstach coś nazywa pożeraczka, potwór pożeracz. Proszę zobaczyć, on się składa jakby z trzech elementów. Głowę ma krokodyla, tułów ma lwa,
a zad ma hipopotama. To są te trzy takie wielkie zwierzęta. Kto jest on, oczywiście ten potwór jest jakimś jednym z uosobień lęku Egipcjan przed tymi wielkimi, drapieżnymi i groźnymi zwierzętami, prawda? Głowa krokodyla, tułów lwa, no i zad hipopotama. I ten potwór nazywa się Ammit, po polsku czasem się mówi Ammut. I gdyby właśnie to serce przeważyło, czyli okazałoby się, że to serce jest za ciężkie wobec piórka bogini Maat, to wtedy ten potwór pożerał serce, czyli pożerał tego zmarłego i tak naprawdę zmarły przestawał istnieć. Nie to, że został pożarty przez takiego potwora. To jeszcze, to jakby dla Egipcjan najgorsze było właśnie ten moment, dlatego że on tak naprawdę prowadził do unicestwienia. Unicestwienia. Może jeszcze tutaj pokażę zdjęcia innych papirusów, na których jest widoczna ta scena właśnie troszkę w innym przedstawieniu. Tutaj mamy akurat sąd Ozyrysa na jednym z papirusów w Tebach. Proszę zobaczyć, mamy tą wagę. Tak? Mamy tutaj po jednej stronie serce, po drugiej stronie mamy to piórko bogini Maat. Mamy charakterystyczną postać Anubisa z głową szakala, prawda, który obsługuje tą wagę, i jego brata. Tutaj mamy Horusa, tutaj akurat z głową sokoła. To jest Horus, który no, jako bracia, obydwaj można powiedzieć w świecie zmarłych, obsługiwali tą wagę. To są synowie Ozyrysa. I proszę zobaczyć, tutaj mamy tą pożeraczkę. Głowa, może tutaj dobrze tego nie widać, ale to jest głowa krokodyla, tułów lwa i zad powinien być hipopotama. W każdym razie tu mamy takie ujęcie i może jeszcze pokażę to na jednym papirusie. To jest z kolei sąd Ozyrysa, który jest na płaskorzeźbie. To jest taki relief świątynia bogini Hator w Deir el Medina. I proszę zobaczyć, mamy, tutaj może to będzie dobrze widać, proszę bardzo, mamy naszą wagę, prawda, sąd Ozyrysa, mamy serce naszego zmarłego, mamy piórko bogini Maat, mamy wyraźną postać Anubisa z tym tutaj znakiem Ankh, mamy postać Horusa, no i prawda, mamy wyraźnie pisarza, czyli boga Tota, który zapisuje ten wyrok. I teraz wracam do naszego manuskryptu, bo chcemy dojść do właśnie już tego tekstu, który nas najbardziej interesuje, czyli do tekstu, który wyraźnie będzie paralelny z dekalogiem. Mianowicie, tutaj mamy początek tego naszego właśnie manuskryptu Aniego. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najlepiej zachowanych tekstów Księgi Umarłych, dlatego go pokazuję. Tekstów plus winietę oczywiście, on jest pięknie zdobiony. Tutaj zaraz do tego dojdziemy. Tutaj mamy, proszę bardzo, tutaj Bóg Horus prowadzi naszego zmarłego przed sąd Ozyrysa, prawda? Tutaj mamy wyraźną sylwetkę Ozyrysa w koronie królewskiej, z insygniami królewskimi. Za nim stoją dwie jego, można powiedzieć, siostry, a jednocześnie małżonki, tak? Czyli Izyda i Neftyda. To są jego siostry Ozyrysa i jego małżonki jednocześnie. Ozyrys, czyli pan, władca, widać, że siedzi na tronie. Tron tutaj jest z wody. Ma insygnia wszystkie królewskie, ma koronę królewską Egiptu. To on jest tym, to jest ten wielki sędzia umarłych, tak? To jest główna postać w świecie zmarłych i w ogóle w świecie w zaświatach, Ozyrys, tak? Ten Bóg, brat Seta, który z martwych staje, który przez brata Seta jest zabity i później ożywa. Wielki sąd Ozyrysa. Ozyrys jest najważniejszą postacią w całym tutaj świecie właśnie tych zaświatów, czyli tak zwanym duat. I teraz, tak jak powiedziałem, nasz papirus idzie dalej. Mamy wiele rytuałów opisanych pogrzebowych. Proszę zobaczyć, mamy mumię i mamy transport tej mumii właśnie do grobowca. Jakby na początku pierwsze rozdziały, pierwsza część Księgi Umarłych, to są oprócz hymnów, na początku mamy hymn do Boga Ra, prawda, mowę o sądzie Ozyrysa, to później mamy właśnie taki szereg rytuałów pogrzebowych, które no, mają pomóc, powiedzmy, zmarłemu przedostać się przez tą krainę zmarłych. Tu mamy znowu charakterystyczne, proszę zobaczyć, znak Achet, czyli mamy słońce wychodzące poza dwóch gór. Mamy dwa takie, można powiedzieć, dwa takie lwy, wczoraj i dziś. Wczoraj, przepraszam, wczoraj i jutro. To są takie, tu wszystko ma swoje znaczenie, prawda? Mamy ptaka o imieniu Banu. To jest, można powiedzieć, taki mityczny pierwowzór Feniksa, tak? Ptak Banu, egipski ptak Banu, mityczny pierwowzór Feniksa. Tu znowu nasz zmarły, prawda, mumia. Papirus jest bardzo długi, tu się wiele rzeczy dzieje, tutaj zmarli muszą przechodzić przez różne kłopoty, trudności, muszą, o na przykład tutaj, proszę zobaczyć, tu mamy naszego zmarłego z jego małżonką, którzy wypowiadają szereg zaklęć, aby przedostać się przez różne wrota. Żeby przedostać się przez pewne komnaty czy wrota, muszą, można powiedzieć, zauroczyć, czyli no, można powiedzieć, rzucić zaklęcie magiczne na strażników tych wrót, po to, żeby mogli przejść. Oczywiście muszą wymówić imię, tam pada hasło, że my cię nie znamy, ty nas nie znasz, a właśnie nasz zmarły sięga do egipskiej księgi zmarłych, wypowiada zaklęcie, wypowiada odpowiednie formuły, że ja znam was, znam wasze imiona.
I oni mówią wtedy: tak, my cię znamy, możesz przejść i tak dalej, prawda? Czasem trzeba też wręczyć im jakiś podarek, prawda, mniejszy czy większy, więc żeby można powiedzieć, ci strażnicy mogli przepuścić duszę naszego zmarłego przez te poszczególne wrota. Tu widać znowu nasz zmarły z małżonką przechodzą przez jakieś kolejne niebezpieczeństwa. Czasem te niebezpieczeństwa to są na przykład jakieś węże, ataki węży, albo ataki demonów, albo ataki krokodyli. Czyli z jednej strony widać to, czego Egipcjanie się bali. Bali się węży, bali się krokodyli, bali się demonów, prawda? I można powiedzieć, że ta księga miała służyć właśnie obłaskawieniu, czy pewnemu ujarzmieniu tych sił, których Egipcjanie się bali. Tutaj nasz zmarły z małżonką składają z kolei hołd bogom egipskim, tak? Tutaj mamy szereg takich siedzące postacie, męskie postacie są z bródką. To są oczywiście bogowie Egiptu, którym nasi bohaterzy muszą złożyć hołd, żeby móc przejść dalej przez tą krainę zmarłych. Czasem przechodzili lądem, czasem przechodzi się wodą. Później mamy szereg takich zaklęć, które mają też taki charakter, można powiedzieć, transformacyjny czy transfiguratywny, gdzie nasz bohater zostaje, może się przemienić. Nasza dusza może się przemienić na przykład w ptaka, żeby móc szybciej podróżować. Albo na przykład, żeby czasem... O, tutaj widać, to jest dobrze. Proszę zobaczyć, mamy ptaka właśnie z figurą naszego zmarłego. Tutaj również mamy, prawda, korpus ptaka z figurą, z głową człowieka. To jest nasz zmarły, który dzięki zaklęciom transformacyjnym mógł się przekształcić w ptaka po to, aby na przykład pokonać jakieś właśnie wielkie odległości w tych zaświatach, jakieś niebezpieczeństwa kolejne, prawda? Tutaj znowu mamy naszego zmarłego w postaci ptaka i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, tutaj można by godzinami analizować naszą Księgę Umarłych, ale ja już chcę prowadzić do zasadniczego elementu. Tutaj mamy naszych zmarłych, którzy właśnie znowu stają przed Ozyrysem, za Ozyrysem. Ozyrys jest taki charakterystyczny, często właśnie ma zieloną twarz i w ogóle zieloną karnację, czyli zielone ręce, zieloną twarz. Tutaj tego może tego zielonego tak nie widać, ale na innych manuskryptach to, czy płaskorzeźbach to lepiej widać, że Ozyrys jest najczęściej zielony, też ubrany w to, jakby sam był taką mumią, prawda? Taki całun ubrany, no ale ze wszystkimi insygniami królewskimi Egiptu, prawda? Za nim stoi Izyda i tak dalej, i tak dalej. No i mamy szereg zaklęć, szereg modlitw, szereg hymnów, czy różnych podpowiedzi, bo proszę też uświadomić sobie, że Księga Umarłych to jest również taki przewodnik, na przykład, którędy iść, jak dojść. To jest, można powiedzieć, również topografia zaświatów. Tak? Czyli to jest taka mapa, tak jak Indiana Jones musiał się przedostać, to jest taka mapa, topografia zaświatów. Mamy łódź, właśnie nasz zmarły, czasem jak podróżuje, to no, jak jest czarna droga, no to lądem, jak jest niebieska droga, to podróżuje wodą, prawda? Tutaj mamy ruch słońca, prawda? Łódź z tarczą słoneczną. Tutaj nasz zmarły oddaje hołd poszczególnym bogom, też hymny śpiewa, psalmy, modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest bardzo długi, jak widzicie, ten papirus się ciągnie i ciągnie. Tak jak powiedziałem, takie papirusy mogą mieć nawet do 20, a nawet do 30 metrów. Tu mamy kolejne zaklęcia transformacyjne, bo nasz zmarły nie tylko może zakląć na przykład węże czy powiedzmy krokodyle, ale może sam się przemienić w węża. Sam się może przemienić w krokodyla. To są tak zwane zaklęcia transformacyjne. Co ciekawe, jednym z ważniejszych lęków naszego zmarłego, który podróżował przez świat, prawda, duat, było to, żeby czasem nie chodził do góry nogami, bo będzie musiał jeść swoje ekskrementy i pić swój mocz. No, kuriozalny z naszej perspektywy, ale widać, jaką wyobraźnię mieli teolodzy egipscy, ci starożytni znawcy zaklęć, że dawali nawet zaklęcia przeciwko temu, żeby nie chodzić do góry nogami, żeby nie móc właśnie spożywać, prawda, własnych odchodów. Na przykład były zaklęcia, żeby nie zapomnieć innych zaklęć, tak? I tak dalej, i tak dalej. Albo były zaklęcia, żeby na przykład nie pomyliły się drogi. No, wiele, wiele różnych zaklęć, wszelkie możliwe sytuacje były rozważane i zaklęcia kolejne były wymyślane i wpisywane. Mamy naszego ptaka, który właśnie jest takim pierwowzorem egipskiego Feniksa. Tutaj znowu nasza para, prawda, wędrująca przez zaświaty trafia przed kolejnego z bogów. Ze znakiem Anch, tutaj znowu, prawda, przed ołtarzem gdzieś są, znowu przed Ozyrysem, proszę zobaczyć, już trzeci raz się pojawia nasz Ozyrys w pełnej właśnie insygniach królewskich i proszę bardzo, docieramy do chyba najważniejszego elementu każdej wersji Księgi Umarłych, która jest obecna właśnie we wszystkich wersjach. Mianowicie zmarły trafia do komnaty. Proszę zobaczyć, że to, co tutaj widzimy naokoło, może troszkę zmniejszę, żeby tu było widać całość, to naokoło wyraźnie to są gzymsy pokazujące, że zmarły trafia do pewnej komnaty. Ta komnata nazywa się Wielką Salą Dwóch Prawd.
Albo lepiej to przetłumaczyć na polski, wielka sala prawdy. Bo słowo dwóch prawd, tam dosłownie jest tak, dwóch prawd, ale to nie znaczy, że mamy dwie prawdy, że Egipcjanie wprowadzali jakiś relatywizm. Nie, te dwie prawdy to są dwoje oczu. To jest wschód i zachód. To jest dzień i noc. To jest jakby całość jednej rzeczywistości. Tak naprawdę chodzi o jedną prawdę. Czyli nasz zmarły wreszcie, przebijając się przez całą masę różnych trudnych sytuacji, niebezpieczeń, atakujących demonów, na przykład też przedzierał się przez salę, która nawet sala nie chciała go przepuścić. Mówi tak, ty nie staniesz na mnie, bo nie znam imion twoich stóp. I zmarły na przykład musiał powiedzieć imiona swoich stóp, żeby móc przejść przez tą salę i tak dalej, i tak dalej. Nie? Takie różne ciekawe elementy. I wreszcie zmarły trafia do komnaty, która jest nazwaną Wielką Salą Ozyrysa, czy Wielką Salą Prawdy. I to w tej sali nasz zmarły musi wypowiedzieć 42 formuły, które nazywają się spowiedzią negatywną, albo właśnie zaprzeczenia bogini Maat, zwane czasem spowiedzią negatywną, albo jeszcze inaczej zwane deklaracją niewinności. Dlatego, że tak naprawdę może już pokażę, co to jest za tekst, może już wrócę tutaj do tekstu, prawda, Księga Umarłych. Właśnie, nasz zmarły trafia do wielkiej sali prawdy, czy wielkiej sali dosłownie dwóch prawd. I teraz na początku w tej sali wypowiada takie słowa. Ja tutaj korzystam z tłumaczenia, to jest moje tłumaczenie, ale tutaj posiłkowałem się, oczywiście nie chciało mi się tam całości wszystko tłumaczyć, troszkę przyznam się, że posiłkowałem się również tłumaczeniem no, takiej ważnej pani archeolog, egiptolog, pani Jadwigi Lipińskiej, no i oczywiście egiptologa, archeologa, pana Tadeusza Andrzejewskiego. I teraz, co ten zmarły wypowiada właśnie w tej sali prawdy? Na początku to jest takie pozdrowienie, uwielbienie. Bądź pozdrowiony, Boże wielki, Panie obu prawd. Przybyłem do Ciebie, o Panie mój, aby ujrzeć Twoją doskonałość. Znam Ciebie, znam Twoje imię. Znam też imiona 42 bogów, którzy są z Tobą w wielkiej sali obu prawd, którzy żyją jako strażnicy grzeszników. Ona tam się ciągnie dalej, ta inwokacja, czy to wprowadzenie. I po tej krótkiej inwokacji zmarły zaczyna wypowiadać właśnie coś, co my nazwiemy taką negatywną spowiedzią, czyli w negatywnym sensie, że on nie spowiada się ze swoich grzechów, co zrobił, tylko właśnie on potwierdza, czego nie zrobił, czego złego nie zrobił. Nie zgrzeszyłem przeciwko ludziom, nie szkodziłem poddanym, nie znałem zła, nie popełniałem grzechów, nigdy nie starałem się być pierwszy, prawda? Nie stałem się przyczyną głodu, nie stałem się przyczyną płaczu, nie zabijałem, nie rozkazywałem mordercy i tak dalej. Ja tu też troszeczkę to skróciłem, ale to jest taka wstępna deklaracja niewinności, którą wygłasza nasz zmarły właśnie w tej sali prawdy i na końcu mówi jestem czysty, powtarza to czterokrotnie i wtedy dochodzi do właśnie tego centralnego wyznania, które dla nas jest ważne w naszym wykładzie. Otóż staje przed 42 strażnikami, czy 42 bogami, i przed każdym musi wymówić jego imię i przed każdym musi właśnie złożyć tą deklarację niewinności. Nasz zmarły staje przed poszczególnymi właśnie strażnikami i mówi, wypowiada ich imię, o Usech Nemet, który pochodzisz z Junu. Nie popełniałem grzechów. I po wymówieniu imienia, takie jakby wezwania, składa tą swoją deklarację niewinności w danej sprawie. I to tutaj, chociaż tutaj wyżej, w tej wstępnej deklaracji już się pojawiało coś jak przykazania dekalogu, prawda, nie zabijaj, mamy tutaj nie zabijałem i tak dalej, to tak naprawdę w tych 42 wyznaniach bogini Maat, czy tych właśnie tak zwanej spowiedzi negatywnej, to tutaj właśnie adresuje się najczęściej coś, co my możemy nazwać takim pra-dekalogiem, czy pierwowzorem dekalogu. Dlatego, że no ja tutaj przetłumaczyłem powiedzmy tylko część z jednego manuskryptu, to jest z takiego papirusu pisarza Neferhotepa, natomiast tutaj właśnie z tego papirusu Aniego, który tutaj pokazywałem wam przed chwilą na tym zdjęciu, zaraz tam wrócimy do tego zdjęcia, tutaj już mam przytoczone wszystkie 42 wyznania, które mówi zmarły wobec tych 42 strażników. On musi je powiedzieć, żeby móc zostać ocenionym pozytywnie na sądzie Ozyrysa, żeby móc przejść dalej, żeby móc dostać się do krainy zmarłych. I może tutaj już właśnie to powiem, że to tutaj mamy podstawową różnicę, którą ja, dlatego ja mówię, że nie podoba mi się ta nazwa spowiedź negatywna. Dlatego, że zmarły nie tyle ma rzeczywiście powiedzieć, co w życiu robił, tylko tak naprawdę to są formuły magiczne, to są pewne zaklęcia, pewna regułka, pewna, można powiedzieć, wyuczony się skrypt, który on ma powtórzyć, niezależnie od tego, jaki był w życiu.
Proszę zobaczyć, że kiedy przeczytamy sobie wszystkie 42 elementy tej tak zwanej spowiedzi negatywnej, to otrzymamy obraz człowieka idealnego, takiego, który nigdy w życiu nic najmniejszego złego zła nie uczynił. Najmniejszej krzywdy, najmniejszego zła, nawet nie zanieczyścił Nilu, a przecież ludzie myli sobie nogi w Nilu, bo tam jest jedno z tych zaprzeczeń dotyczy niezanieczyszczenia Nilu. Nie popełniałem grzechu, popatrzmy, nie dopuściłem się rabunku, nie kradłem, nie zabijałem, nie niszczyłem zboża, nie pomniejszałem miary i wagi, nie ukradłem własności bogów, ze świątyni choćby, nie mówiłem kłamstw, nie ukradłem jedzenia, nie rzucałem oszczerstw, nie cudzołożyłem, nie doprowadzałem nikogo do płaczu, nie konspirowałem, nie grzeszyłem, czyli nie przekraczałem, można to przetłumaczyć jako nie przekraczałem norm, nie uprawiałem spekulacji zbożem, nie ukradłem czyjejś ziemi, nie przekazywałem sekretów, nie wnosiłem żadnych pozwów, nie kwestionowałem czyjejś własności, nie cudzołożyłem. Tu wcześniej mamy nie współżyłem z żoną innego i drugi raz mamy nie współżyłem z żoną innego. To nie jest pomyłka, to jest rzeczywiście taka sama formuła niewinności, tylko skierowana do dwóch różnych bogów. Może nawet pokażę to na tym naszym. Tutaj mamy właśnie tych 42, można powiedzieć, strażników bogów. Na górze wypowiada się to imię, czy można powiedzieć takie wezwanie do tego Boga, a na dole mamy właśnie kolejną 42 deklaracji niewinności, czego nie zrobiłem. Jak zobaczymy sobie tutaj, mamy, gdzie to mamy dwie takie same, tutaj proszę zobaczyć, mamy dwie takie same formuły rzeczywiście, chociaż tu jedna jest troszkę dłuższa, a ta jest troszkę, tutaj mamy, to jest pierwsza formuła, tu jest druga. Obydwie są identyczne, tylko jedna jest troszkę urwana. Ale proszę zobaczyć, że tak naprawdę hieroglify są te same tutaj, od początku i hieroglify są te same tutaj. Mamy człowieczka i tak dalej, i tak dalej. Więc te same hieroglify. Więc rzeczywiście jest tak, że to wezwanie 20 i 21 się powtarza, ale to nie jest pomyłka, ono jest skierowane do innego Boga. I proszę zobaczyć, no mamy tak jak w dekalogu, nie cudzołożyłem, nie kradłem, nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, tak? Nie mów fałszywego świadectwa. To i wielokrotnie, kilkukrotnie on mówi, że nie mówił fałszywego świadectwa. I tak dalej, i tak dalej. Nie byłem brutalny, nie zaciemniałem prawdy, nie byłem niecierpliwy, nie byłem gadatliwy, nikogo nie skrzywdziłem, nie zrobiłem nic złego. No kochani, to jest deklaracja świętego, doskonałego, idealnego człowieka, który w życiu nie popełnił najmniejszej, nawet złej rzeczy. Więc nie ma wątpliwości, że, jeszcze raz to podkreślę, bo to jest bardzo ważny moment w naszej tutaj analizie Księgi Umarłych, że te tak zwane 42 zaprzeczenia bogini Maat, czyli tak zwana spowiedź negatywna, którą ja wolę nazywać deklaracją prawdy, gdzieś tam za anglojęzyczną literaturą, deklaracją, przepraszam, niewinności, to jest nie tyle tak naprawdę spowiedź z tego, jaki on faktycznie był, jakie faktycznie jest jego serce, jakie faktycznie pełnił czyny na ziemi i co zrobił, a czego nie zrobił, tylko to jest pewna taka, można powiedzieć, taki skrypt, podpowiedź, można powiedzieć, taka ściąga, co on ma powiedzieć, żeby zostać pozytywnie ocenionym na sądzie Ozyrysa, tak? A więc to wyraźnie pełni rolę pewnej formuły magicznej. Dzisiaj pomoglibyśmy nawet powiedzieć, no, taki można powiedzieć, że to jest odpowiedź, tak jakby student dostał odpowiedzi do testów, tak? Przychodzi na egzamin, a zna wszystkie odpowiedzi. To, ta Księga Umarłych, to była właśnie forma podpowiedzenia duszy zmarłego, co ma powiedzieć na sądzie Ozyrysa. Przed każdym z tych 42 bogów, jaką formułę ma wypowiedzieć, żeby został pozytywnie oceniony, tak? Bo tam jeszcze jest taka kwestia, że nawet jest zaklęcie, ten zmarły mówi takie zaklęcie, żeby jego własne serce go nie zdradziło i czasem nie zdradziło jakiegoś złego uczynku, nie? Tam, że zmarły nawet dostawał podczas takiego rytuału pogrzebowego, dostawał skarabeusza, prawda? Taki amulet w kształcie serca, on był umieszczany właśnie w trumnie, że ten amulet miał go chronić, to miał być, na tym amulecie było zapisane zaklęcie, żeby serce zmarłego go nie zdradziło i czasem nie wydało go, jeżeli chodzi o jakieś złe uczynki, tak? On miał po prostu powiedzieć, że nic nie zrobił, chociaż w życiu na pewno nie jedno, tak jak każdy, coś złego zrobił, nie? Więc tak naprawdę tutaj mamy ten sąd Ozyrysa, ten najważniejszy element sądu Ozyrysa, czyli te 42 zaprzeczenia, 42 deklaracje niewinności. I teraz wrócę na chwilę do tego manuskryptu, bo pokażę, co się dzieje później. Bo właśnie po tej deklaracji, proszę zobaczyć, to tutaj mamy to ważenie, prawda? To, co już pokazywałem. Może na innym to pokażę lepiej w manuskrypcie, bo to będzie może troszkę lepiej widać. Tu widać dobrze. Mamy manuskrypt papirusu Aniego. Kiedy on już wypowie te 42 deklaracje, że jest niewinny,
staje na sądzie Ozyrysa, właśnie to jest, mamy to tak zwane ważenie serca, to o którym już opowiadałem, z jednej strony serce, z drugiej piórko bogini Maat, Anubis, który jest tutaj, prawda, tym, który no, obsługuje tą szalę, i kiedy okaże się, że rzeczywiście jest ta równowaga, czyli jego serce nie było za ciężkie, nie przeważyło piórka, tak, nie przeważyło piórka, prawda, tutaj mamy tego potwora naszego, prawda, tego Ammita, tą Ammit, czy Ammut, krokodyl, lew, o tu lepiej widać. Proszę zobaczyć, że ten manuskrypt, to co mówiłem wcześniej, niektóre manuskrypty są bardziej dokładne, lepiej zrobione, niektóre są tak bardzo pobieżnie. Na przykład niektóre rysunki są tylko schematyczne. Tutaj widzimy, że no, przynajmniej pewne szczegóły widać, że mamy krokodyla, mamy tułów lwa i mamy zad hipopotama. Mamy boga Tota, który spisuje wyrok, prawda? I teraz właśnie po takim elemencie, po tym elemencie, kiedy on wypowiedział te 42 zaprzeczenia, trafia do ważenia serca i wtedy trafia przed sąd Ozyrysa, tak? I wtedy trafia, tutaj może to będzie lepiej widać, o, wtedy jest już prowadzony przez boga Horusa, tak? To jest syn tego oto pana tutaj, czyli Ozyrysa. Horus, widać, tak ręką wskazuje, prawda? Przyprowadza, okazało się, że serce jest dobre, przyprowadza naszego zmarłego przed Ozyrysa, tak jak powiedziałem, najważniejszy, wielkiego sędziego świata umarłych. Widać tutaj, tu lepiej widać, to, że on jest właśnie taki zielony. Siedzi na tronie, władca, król, pan, tron złożony z wody. Tutaj wyrasta taka, można powiedzieć, taka trzcina właśnie. I to on, zanim te dwie jego małżonki, prawda, Izyda i Neftyda, i to ostatecznie Ozyrys, na podstawie tych wszystkich wcześniejszych etapów sądu, wydaje wyrok dopuszczający go do raju. Tak? Ozyrys jako wielki sędzia umarłych. I tak naprawdę, kiedy wrócę do tego naszego papirusu Aniego, do tej całej wersji, mamy ten, zobaczmy, tutaj mamy tą właśnie, tutaj mamy tą salę, wielką salę dwóch prawd, prawda, te kolumny, gdzie właśnie nasz zmarły musi wypowiedzieć 42 zaklęcia tak naprawdę, bo to nie, one nie są szczere, jeszcze raz to powiem. One po prostu muszą paść w takiej formie, a nie w innej, żeby on mógł przejść pozytywnie sąd Ozyrysa. Wtedy dopiero on jest prowadzony już dalej. Tam mamy jeszcze inne przygody, już słuchajcie, nie będę wchodził w szczegóły, już za długo opowiadam o tej księdze, a przecież chcę porównać ją z dekalogiem. I ostatecznie trafia właśnie nasz zmarły, tutaj mamy naszego zmarłego, mamy trzciny, prawda, trafia do właśnie pole trzciny, trafia na pole trzcin. Pole trzcin to jest raj, pole trzcin to jest miejsce zaświatów, gdzie zmarły trafia w takiej osobie, w jakiej żył na ziemi, nawet mieszka w tym zaświatach, w takim domu, jaki mieszkał na ziemi, co więcej, on nawet pracuje. Bo pole trzcin tak naprawdę, czyli raj egipski, on wyobraża życie człowieka bardzo podobnie jak na ziemi. On mieszka w tym samym domu, ma tych samych znajomych, on spotyka tam swoich krewnych, rodzinę. Uwaga, on spotyka nawet swoje zwierzęta, do których był przywiązany na ziemi. W tym właśnie egipskim raju. Z tym, że tamte życie jest pozbawione trosk, kłopotów, ciężaru i pracy. Nie? Na przykład on, znaczy nie pracy, tylko ciężaru pracy. W sensie, że oni pracują, bo to jest głównie, to jest kraina taka rolnicza, więc oni uprawiają rolę. Natomiast na przykład mogą uprawiać rolę w najpiękniejszych ubraniach, dlatego że ubrania się nie brudzą, a oni się nie męczą. Tak? Czyli ta kraina, tak naprawdę raj egipski, czyli właśnie ta kraina, można powiedzieć, te pola jaru czy pola trzcin, to jest tak naprawdę wyobrażenie życia na ziemi, tylko pozbawionego tego negatywnego elementu, pozbawionych tych trosk. Tak? To jest wola życia. Tak? Tak naprawdę księga zmarłych, księga umarłych, ona pokazuje takie zachwycenie życiem, że Egipcjanie, oni chcą dalej kontynuować to życie, które mieli na ziemi, no może z mniejszą ilością kłopotów i trudności, cierpień, które tutaj na ziemi spotykają. I teraz, i właśnie, przechodzimy do clou naszego wykładu. Otóż, jak widzimy, bardzo starożytny tekst Księgi Zmarłych, który swoimi korzeniami sięga trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, a więc w ogóle początków państw egipskich. To jest jedna z najstarszych, czy chyba najstarsza księga religijna świata. Mówi się o niej, że to jest Biblia egipska. O Księdze Umarłych też mówi się, że to jest pierwsza właśnie książka taka komercyjna, sprzedawana na świecie, tak? Zresztą sprzedawana w największej ilości egzemplarzy, bo na pewnym etapie każdy, kto kogo było stać, mógł sobie na tą książkę pozwolić, chciał taką księgę mieć. Więc ta niezwykła księga zawiera w sobie właśnie ten kluczowy moment sądu Ozyrysa, w którym mamy wiele stwierdzeń bardzo podobnych do dekalogu. I ja tutaj wypisałem sobie takie najważniejsze podobieństwa i zaraz też pokażę najważniejsze różnice. Mianowicie, jakie mamy podobieństwa między księgą umarłych a dekalogiem? Otóż tak, najpierw podobieństwa na bardzo ogólnym poziomie. Oczywiście wspólna jest idea. Jaka to idea? Ano taka, że człowiek, aby dostać się do tego raju,
no musi wykazać się czystością czynów moralnych, tak? Musi być czysty, musi być niemalże nieskazitelny i wierny Bogu, bo wiele z tych zaprzeczeń bogini Maat również dotyczy wierności Bogu czy Bogom, tak? Czyli zarówno w dekalogu, jak i w tym egipskich tekstach jest bardzo ważna wspólna idea, że żeby osiągnąć raj, jedność z Bogiem czy z bogami, trzeba okazać wierność Bogu i wierność pewnym stałym zasadom moralnym, tak? Kolejne ważne podobieństwo, mianowicie, że obydwa teksty, egipska Księga Umarłych i Dekalog, wymieniają bardzo konkretną listę uczynków, których nie wolno uczynić, bo inaczej nie przejdzie się tego sądu, tak? Zarówno Dekalog mówi o bardzo ważnych takich rzeczach, które jakby wykluczają człowieka z przymierza, a więc z jedności z Bogiem, i ta księga, jak powiedziałem, ona również, gdyby zmarły na którekolwiek pytanie odpowiedział pozytywnie, że coś uczynił, nie przedostałby się przez sąd Ozyrysa. A więc bardzo podobna idea. Kolejna podobna idea to jest podobna forma, to znaczy apodyktyczność tych praw. Tutaj może wprowadzę pewną apodyktyczność, a nie kazuistyka. Bo tutaj może wprowadzę pewne jeszcze rozróżnienie ważne, że to jest bardzo ciekawe, że generalnie prawa na całym Bliskim Wschodzie, starożytne kodeksy prawne, jak chociażby znany kodeks Hammurabiego, tak? Bardzo ważna taka, można powiedzieć, promulgacja praw Mezopotamii, Imperium Babilońskiego, Starobabilońskiego, kodeks Hammurabiego. Ale mamy inne kodeksy, tak? Mamy kodeks Lipit-Isztar, mamy jeszcze starszy kodeks Ur-Nammu. Czyli mamy w Mezopotamii bardzo ważne kodeksy prawne, ale w tych kodeksach prawnych dominuje kazuistyka. Kazuistyka, prawa kazuistyczne to są takie prawa, jeśli coś się stanie, to wtedy taka kara albo taka rekompensata, tak? Czyli jeżeli na przykład dwóch mężczyzn się bije, jednemu wykole oko, no to oko, ząb za ząb, tak? Zasada lex talionis, notabene pojawiająca się właśnie w kodeksie Hammurabiego. I tak dalej. Czyli prawa kazuistyczne to są prawa, że jeżeli coś uczynisz, to musisz dać taką rekompensatę albo ponieść za to taką, a taką karę, tak? Natomiast zarówno w Biblii, bo w Biblii też mamy prawa kazuistyczne. Wiele w Pięcioksięgu mamy praw kazuistycznych, ale sam dekalog to są prawa wybitnie apodyktyczne, czyli po prostu jest powiedziane nie zabijaj, że nie wolno robić, na przykład nie wolno cudzołożyć, albo nie wolno zabijać, nie? I dokładnie taką samą formę ma egipska księga umarłych, czyli apodyktyczność, i dokładnie taką samą formą ma dekalog. To jest ciekawe. Czyli w obydwu przypadkach to są bardziej formuły etyczne niż formuły stricte prawne. To jest w ogóle duża dygresja, nie chcę nawet wchodzić w ten temat. Dlaczego na przykład kodeksy prawne pojawiały się w Mezopotamii? A kto zna Egipt i jego kulturę, to wie, że tam nie ma takich stricte kodeksów prawnych. Tak jak mamy na przykład kodeks Hammurabiego czy kodeks Lipit-Isztar. W Egipcie nie znajdziemy tego typu kodeksów, ale odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, to sobie zostawię na jakiś inny odcinek. Kolejne podobieństwo. Obie listy to zasadniczo same zakazy. Proszę zobaczyć, że to jest moralność zakazywania. Tam nie ma pozytywnych. Przecież moralność to jest coś więcej. Moralność to jest zachęta do dobrego postępowania, do pomocy biednym, do jakiegoś dobrych czynów, nie? Otóż nie, dekalog to jest generalnie zasada zakazów, tak? Większość zakazów dekalogu, to większość przykazań dekalogu to są zakazy. No i również egipska księga umarłych i jej deklaracja niewinności to są oczywiście zakazy. Tutaj też taka dygresja, może jedną właśnie, a propos, jak mówię o tej etyce, o dekalogu. My zbyt często jesteśmy przyzwyczajeni do nazwy 10 przykazań. 10 przykazań bożych, tak? Dekalog to jest 10 przykazań. Proszę zwrócić uwagę, że Biblia nigdy nie mówi o dekalogu, że to jest 10 przykazań, czyli że to są przykazania, przykazy czy nakazy. I żaden z autorów biblijnych tak nie nazywa dekalogu. Dekalog to jest aseret haddevarim, czyli 10 słów, 10 formów, 10 zdań. Czyli tak naprawdę zarówno w Księdze Umarłych, jak i tutaj mamy bardziej 10 zasad. Tak? Tak naprawdę zarówno te apodyktyczne zasady dekalogu, jak i apodyktyczne zasady Księgi Umarłych, to są pewne etyczne zasady, a nie nakazy, takie typowe zakazy czy nakazy, tak? Tak jak mówię, my jesteśmy przyzwyczajeni do nazwy 10 przykazań, ale proszę pamiętać, że Biblia nigdzie dekalogu nie nazywa przykazaniami. Hebrajski ma określenie przykazania, to jest mitzvot. Mitzwy, tak? Przykazania, mitzwy, mitzvot, tak? Tora ma 613 mitzvot, 613 mitzw, czyli przykazań. Dekalog nigdzie w Biblii nie jest nazwany przykazaniami. To są devarim, to są słowa, to są sprawy, to są rzeczy, to są wydarzenia, to są jakieś treści głębsze, tak? Czyli ja bym nazwał dekalog, że to nie jest 10 przykazań. Dekalog, zgodnie z jakby ideą biblijną, to jest pewnych 10 zasad. A tak naprawdę zdań jest tam 17. Ta dziesiątka jest oczywiście mnemotechniczna, ale o tym już opowiadam na moich wykładach o Pięcioksięgu. Tam, zdaje się, o tym opowiadałem. Więc tutaj jest kolejne podobieństwo między dekalogiem a egipską księgą umarłych. Że mamy tak naprawdę wyznaczone pewne apodyktyczne, etyczne, bardziej zasady
niż takie stricte kazuistyczne, czy jakieś typowe zakazy czy nakazy. Bo proszę zobaczyć, że Księga Umarłych też nie mówi, właśnie to jest bardzo ciekawe i mi się to tak podobało, jak kiedyś o tym słyszałem, że Księga Umarłych, ona nie formułuje tego alfabetu etycznego w formie zakazów czy nakazów, tylko ona mówi bardziej tak wewnętrznie, czego ja nie zrobiłem. To jest bardziej czas przeszły, proszę zobaczyć, nie? Egipska Księga Umarłych nie formułuje zakazów ani nakazów. Ona bardziej formułuje pewien jakby status etyczny człowieka, czego w jego życiu on nie powinien robić, nie? To jest bardziej zachęta. Podobnie jak Dekalog, tak? Dekalog też mówi w formie imperfektum, tak? Nie będziesz zabijał, prawda? W takiej formie. I teraz dochodzimy do clue. Mianowicie, kiedy zacytujemy sobie Dekalog, tutaj cytuję go w tej takiej, można powiedzieć, katechetycznej, uproszczonej formie i zestawimy 10 zdań z Dekalogu z formami, które znajdujemy w egipskiej Księdze Umarłych, to przyznam rację temu panu, którego na początku cytowałem, rzeczywiście nawet 7, a może nawet 8 z 10 przykazań znajdziemy w egipskiej Księdze Umarłych. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Kilkukrotnie w egipskiej Księdze Umarłych jest mowa o tym, żeby nie bluźnić bogom, żeby nie zdradzać bogów, tak? Więc jak najbardziej odpowiednik tego przykazania znajduje się. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego nadaremno. Również jest mowa o tym, żeby nie bluźnić, żeby nie mówić oszczerstw przeciwko Bogom, żeby nie wzywać ich imienia. Więc to przykazanie również jak najbardziej możemy znaleźć w egipskiej Księdze Umarłych. Pamiętaj, gdzie święty święcił. Tego przykazania nie ma. Czci ojca i matkę swoją też tego przykazania nie ma. Ale proszę zobaczyć, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. One wprost dokładnie w takiej samej formie, może nie w takiej samej formie, bo tam jak powiedziałem, tam jako czas przeszły, ale są dokładnie te same zakazy. Nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony, tam też jest mowa kilkukrotnie, że nie cudzołożyłem z żoną swojego bliźniego, z żoną innego mężczyzny, prawda? Nie pożądaj żadnej rzeczy, którego jest tam też, że nie pożądałem pola i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, kiedy porównamy sobie tekst Dekalogu z deklaracją niewinności z egipskiej Księgi Umarłych, trzeba przyznać, że 7, może nawet 8, ale przyjmijmy, że 7 przykazań Dekalogu wyraźnie to są te same przykazania, które pojawiają się w egipskiej Księdze Umarłych. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście w egipskiej Księdze Umarłych no nie ma, mamy 42 wyznania, czyli więcej, i co oczywiste, nie ma tam idei monoteizmu, czy monolatrii, czy henoteizmu, którą mamy w Dekalogu, bo w Dekalogu mamy tak naprawdę ideę nie tyle monoteizmu, ale monolatrii. O tym mówiłem, też odsyłam do innego mojego wykładu. Więc przykazanie o czci jedynego Boga tam nie ma, ale rzeczywiście większość innych przykazań no, pojawia się. I teraz, kiedy ja nie będę chciał wchodzić w egzegezę Dekalogu, bo dzisiaj to nie jest temat na dzisiejszy odcinek, ale tylko przywołam badania, które dzisiaj są dość powszechne na temat Dekalogu, mianowicie, że kiedy mówi się, kiedy badacze, bibliści, egzegeci poszukują pierwotnej formy Dekalogu, wiemy, że w Biblii mamy dwa Dekalogi, tak? W Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Wyraźnie pierwotny jest Dekalog z Księgi Wyjścia. Nie będę mówił już dlaczego, nie będę wchodził w szczegóły. To bibliści mówią, kiedy szukają tego pierwowzoru Dekalogu, to wyraźnie mówią o tym, że pierwotnie prawdopodobnie to był heptalog, czyli tak naprawdę to było 7 przykazań właśnie z tej tak zwanej drugiej tablicy, czyli dotyczącej głównie człowieka, głównie tych ludzkich spraw między ludźmi. I tak naprawdę Dekalog, no możemy się dzisiaj pożegnać z tą taką ładną, piękną ideą, że Mojżesz na Synaju, prawda, od Boga w XIII-XIV wieku odbiera przykazania Dekalogu. Dzisiaj bibliści wprost mówią, że przykazania Dekalogu, one powstają wyraźnie pod wpływem nurtu prorockiego w Izraelu. To nurt prorocki w Izraelu wyraża pewne pierwotne idee, które później zostaną skodyfikowane i trafią i stworzą Dekalog. Zresztą pokażę to w Biblii, proszę zobaczyć. Mamy najstarszych proroków biblijnych, jak chociażby tutaj mamy proroka Ozeasza, Księga Ozeasza. I otóż w 4 rozdziale Księgi Ozeasza, w wersecie 2, Ozeasz wymienia najważniejsze właśnie wykroczenia, które później znajdą się w Dekalogu. Przeklinają, czyli bluźnią, kłamią, mordują, kradną, cudzołożą. Nawet podobny jest porządek. Popełniają gwałty, zbrodnia idzie za zbrodnią. Czyli tutaj mamy oczywiście w negatywnej formie, to jest potępienie proroka, ale mamy jakby, można powiedzieć, katalog grzechów, które później znajdą się w Dekalogu. Podobnie mamy u Jeremiasza. Jeremias to jest już 7 wiek, to jest późniejszy prorok. Rozdział 7, werset 9. Proszę zobaczyć, co Jeremiasz potępia. Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie. To są dokładnie kolejne przykazania naszego Dekalogu. Palić kadzidło Baalowi, czyli no, przeciwko pierwszemu przykazaniu, chodzić za obcymi bogami i tak dalej. Więc mamy, tak naprawdę dzisiaj bibliści są zgodni, że Dekalog
formułuje się na początku jak tak zwany pradekalog, jako gdzieś 7 przykazań dotyczących tych spraw głównie ludzkich. On się formuje wyraźnie pod wpływem nurtu prorockiego w 8, a już bardziej w 7 wieku. I on trafia do pięcioksięgu właśnie w takiej formie pełnej, czyli jako 10 przykazań. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pierwotnie dekalog rzeczywiście miał troszkę mniejszą ilość tych przykazań, 7 czy 8, to praktycznie wszystkie te przykazania znajdujemy w egipskiej księdze umarłych. Czyli nasz prototyp dekalogu jest już w 100% prawie że zgodny z egipską księgą umarłych. No, bibliści czasem piszą, że nakazy pierwszej tablicy są oryginalne na całym Bliskim Wschodzie, że tylko druga tablica się powtarza z innymi tekstami, czy to z egipską księgą umarłych. Pierwsza tablica, mam na myśli przykazania odnośnie Boga, tak? Bo mamy przykazania do Boga i później od 1 do 3 albo od 1 do 4 i przykazania kolejne skierowane do człowieka. Więc bibliści czasem mówią, że przykazania do Boga są jakby oryginalne dla Biblii, są prawda takie niepowtarzalne. Otóż, tak jak powiedziałem, w tej liście również pojawiają się przykazania dotyczące bogów. Tu rację przyznam, jeżeli chodzi, gdybyśmy porównywali dekalog z tekstami mezopotamskimi. Rzeczywiście prawodawstwo mezopotamskie, ono jest bardzo takie, można powiedzieć, ludzkie, doczesne, przyziemne. To znaczy ono dotyczy głównie spraw takich ludzkich, czy relacji między ludźmi, różnych kłopotów i tak dalej. To przyznam rację, że gdybyśmy dekalog porównywali do kodeksów mezopotamskich, to oczywiście pierwsza tablica dekalogu, czyli przykazania skierowane do Boga, są oryginalne w Biblii, są nietypowe. Natomiast kiedy porównamy dekalog z egipską księgą umarłych, to w tej księdze widzimy wiele, przynajmniej kilka zaprzeczeń, które również dotyczą relacji do Boga. No i tak jak powiedziałem, ostatnie podobieństwo, obie listy wyznaczają zasady życia, to nie są nakazy czy przykazania, ale to są zasady życia. I to jest taka analiza tych największych podobieństw. Oczywiście najważniejszym argumentem jest to, że tak naprawdę te same po prostu formy, te same teksty się pojawiają w obydwu listach. Ale zwróćmy uwagę na trzy takie najważniejsze różnice. Mianowicie lista z Księgi Umarłych jest litanią uczynków, których zmarły nie zrobił. Czyli ona tak naprawdę kieruje nasz wzrok na przeszłość. On ma się rozliczyć z tego, co kiedyś było, czego on nie zrobił w przeszłości. Natomiast dekalog, on podaje zasady na przyszłość. Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał. Nie? To nie jest może jakaś bardzo ważna różnica, ale ona jest istotna, ona jest ciekawa, nie? Że Księga Umarłych kieruje tak naprawdę nasz wzrok na przeszłość, czyli na rozliczenie się z życia przeszłego, natomiast dekalog tak naprawdę wyraźnie jest skierowany ku przyszłości. I chyba druga najważniejsza różnica to jest właśnie to, że listy z Księgi Umarłych, tak jak powiedziałem, nie należy traktować jako rodzaju spowiedzi, bo ona nie jest szczera. Tak? Z naszego punktu widzenia lista obecna w Księdze Umarłych to jest tak naprawdę forma zaklęcia, oczarowania czy wypowiedzenia pewnych reguł czy magicznych formuł przed bogami po to, aby przedostać się do świata życia przyszłego. Tak? Niezależnie od tego, jaki człowiek był. Czyli ona jest, można powiedzieć, taka dwulicowa, nieszczera. No, nawet można by powiedzieć, że to jest forma jakiegoś oszukania. Tak? To jest może za mocne, ale rzeczywiście ona jest jakąś formą obejścia sądu Ozyrysa, czy oszukania sądu Ozyrysa po to, żeby przejść do świata życia wiecznego. No, dekalogu nie da się tak zinterpretować. Dekalog to jest istotnie rzeczywiście kodeks moralny, a więc on rzeczywiście sięga do istoty ludzkiego postępowania, a nie jest serią zaklęć czy formuł życzeniowych. I to bym powiedział, że to jest chyba najważniejsza różnica pomiędzy dekalogiem a egipską księgą umarłych. Nawet jeżeli przyjmiemy, że księga umarłych miała jakiś pośredni wpływ na formułowanie się tych przykazań, które mamy w Biblii, to tak naprawdę sens i wyrażenie tych przykazań w dekalogu, no tutaj mamy radykalną różnicę, nie? To jest bardzo mocna różnica, bo tak naprawdę tutaj sobie odpowiadamy na pytanie, czy to jest tylko jakaś formułka magiczna, czy to jest tylko, recytuję wyuczony coś na pamięć, a w ogóle nie mam, mam to gdzieś, o czym mówię, czy rzeczywiście przyjmuję te przykazania do siebie i zaczynam stosować je w swoim życiu prawdziwie, czyli podchodzę do nich szczerze. Nie? Nie chcę powiedzieć, że Egipcjanie nie podchodzili do tego szczerze, żeby proszę tego tak nie zrozumieć, bo egipska księga umarłych, ona jest formą dekalogu egipskiego. Ona jest formą dekalogu dla Egipcjan. Ona jest formą Biblii egipskiej. Ale ta różnica właśnie w podejściu jest tutaj widoczna. No i ostatnia taka różnica. W obu kulturach, jak i wielu innych, czyny takie jak kradzież, cudzołóstwo czy kłamstwo, czy zabójstwo ogólnie są potępione. Więc pytanie, czy rzeczywiście tutaj mamy bezpośredni wpływ. Teksty są oczywiście te same. Rzeczywiście przykazania mamy te same i w Egipcie, i w Biblii. Ale pytanie o to, czy rzeczywiście mamy tu bezpośredni czy pośredni wpływ Egiptu na Biblię,
Prawdopodobnie tak, być może tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, i to też jest jakiś argument, że przecież kłamstwo, zabójstwo czy cudzołóstwo są potępiane w wielu kulturach. To jest, można powiedzieć, takie no, bardziej wynikające z naszej natury, z naszego ukształtowania i tak dalej. Nie? Tutaj przytaczam pewnego amerykańskiego archeologa, historyka, który w ostatniej no, książce dowodzi, że akurat dekalog ma coś wspólnego, czyli wywodzi się pośrednio z 42 tych zaprzeczeń bogini Maat, ale już nie będę wchodził w szczegóły. Tutaj jeszcze tylko takie, już kończąc powoli nasze tutaj rozważanie, zwrócę uwagę na to powiedzenie, że rzeczywiście mamy Księgę Umarłych, która stanowi dla Egipcjan coś w rodzaju ich Biblii. Ich takiej, bo to jest nie tylko forma takiej moralnej spowiedzi, ale tam mamy formę wierzeń, kosmologii, eschatologii, wielu różnych bogów tam występuje. Prawda? Więc Egipska Księga Umarłych, tym bardziej, że ona się rozwijała przez setki, setki lat, ona rzeczywiście jest formą takiej egipskiej teologii, a zatem jako księga no, może być nazywana egipską Biblią, ale uwaga, z jednym zastrzeżeniem. Bo ja spotkałem gdzieś tą nazwę raz czy drugi właśnie, że Egipska Księga Umarłych to jest Biblia Egiptu. To jest egipska Biblia. No okej, okay, ja się mogę zgodzić z takim stwierdzeniem, bo rzeczywiście jest to podstawowa księga religijna dla całej społeczności. Tak? W Egipcie Księga Umarłych, a w Izraelu Biblia. Obydwie to są dzieła zbiorowe i obydwie mają kompilatorski charakter. Czyli tak naprawdę obydwie to są antologie różnych tekstów. Tego może nie mówiłem, ale Księga Umarłych to jest tak naprawdę antologia różnych tekstów. One mogą się nawet pojawiać też w różnych innych dziełach. Tak? Napisanych w różnym czasie i zebranych w jedną księgę. Tutaj mamy zgodność, jeżeli chodzi o to, żeby nazwać Księgę Umarłych egipską Biblią. Ale to zastrzeżenie, o którym mówię, to jest takie, że o ile Biblia została ujednolicona i tak naprawdę stworzyła pewien kanon dla różnych wspólnot wierzących, te kanony się oczywiście różnią, ale pewne mocne ujednolicenie nastąpiło, o tyle, tak jak powiedziałem wcześniej, Księga Umarłych nigdy nie miała takiego procesu, nie przeszła przez taki proces ujednolicenia czy unifikacji. Unifikacji, tak? Że tak naprawdę Księga Umarłych była tworzona trochę inna dla każdego, była bardziej osobista, występowała z imieniem tego bohatera, dla którego była pisana. Pisarz często właśnie chciał wiedzieć, znać życie tej osoby, żeby móc dopasować pewne zaklęcia konkretnie do niej. Więc Księga Umarłych, nie mamy dwóch takich samych do dzisiaj, nie mamy znalezionych dwóch takich samych ksiąg umarłych. Oczywiście mamy różne tak zwane rodziny manuskryptów, czyli mamy tak zwaną rodzinę tebańską, starsze manuskrypty Księgi Umarłych, one są bardzo luźne, bardzo różne od siebie. I mamy na przykład rodzinę saicką. One są już dużo bardziej skodyfikowane, zawierają te same rozdziały, a nawet te same części po kolei. Więc można powiedzieć, że historia idzie tak samo, zwłaszcza w tej saickiej wersji. Ale tak czy inaczej, to, że mamy redakcję taką, tebańską, czy saicką, czy inne, wciąż sprawia, że każda Księga Umarłych to jest jakby osobny troszkę świat. Nie? Więc można pewnie nazywać Księgę Umarłych egipską Biblią, z tym zastrzeżeniem, że to jest dzieło bardzo luźno komponowane, bardzo indywidualistyczne. No i przede wszystkim w Egipcie trzeba wiedzieć, że to jest jakby jedno tylko z takich dzieł. Tak? W Egipcie to jest tylko jedno dzieło mitologii egipskiej. Egipska mitologia jest przecież, czy w ogóle egipski świat teologiczny jest dużo bogatszy, wiele różnych dzieł takiej literatury religijnej. To dzieło głównie dotyczy życia pozagrobowego. I jeszcze dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka, że w Krakowie, co ciekawe, jeżeli ktoś jest z Krakowa, to w Muzeum Czartoryskich, ono jest przecież nawet dostępne za darmo w jeden dzień w tygodniu, mamy Księgę Umarłych. Jeżeli ktoś ma ochotę czy możliwość i wybierze się do Muzeum Czartoryskich, będzie mógł zobaczyć Księgę Umarłych oryginalnie. Będzie mógł zobaczyć Księgę Umarłych w oryginale. To jest jedna ciekawostka. A druga ciekawostka, że nie tak dawno odkryto bardzo ciekawą, znowu jedną z lepiej zachowanych tekstów Księgi Umarłych w Sakkarze. Czyli tak naprawdę bardzo niedawno, to parę miesięcy temu, ogłosili odkrycie w Sakkarze kolejnej wersji Księgi Umarłych. Tak? Zwój ma 16 metrów. Wiemy, że w Sakkarze mamy tak zwany grobowiec Djosera, piramidę Djosera, piramida schodkowa, jedna z najstarszych piramid świata. I tam wokół tej piramidy stworzyła się pewna nekropolia, tak? Nawet dość duża. To jest w ogóle inna idea starożytnego Egiptu, że ludzie chcieli być chowani przy piramidzie czy przy faraonach po to, żeby móc no, jakoś, może że ci faraonowie, ta bliskość piramidy, że im pomoże dostać się do przyszłego świata. Więc w okolicy piramidy w Sakkarze, piramidy Djosera powstała nekropolia i w jednej z grobowców odkryto właśnie kolejną wersję Księgi Umarłych. Co ciekawe, ja byłem w Sakkarze nawet wcześniej niż ci archeolodzy i nic tam nie znalazłem. No ciekawe, już w latach 90., gdzieś w 99 roku tak byłem po raz pierwszy w Sakkarze. No i szkoda, że mi się nie udało tam nic takiego ciekawego znaleźć. W każdym razie naukowcy, badacze, archeolodzy znaleźli
I dosłownie parę miesięcy temu właśnie ta informacja obiegła świat. I co ciekawe, tak kompletny papirus, jaki znaleziono właśnie niedawno w Sakarze, to jest pierwszy od 100 lat znaleziony właśnie tak kompletny. Dobrze, kochani, podsumujemy sobie nasz wykład, bo już długo trwa. Otóż Księga Umarłych o wiele stuleci wyprzedza kodeksy etyczno-prawne, zarówno Mezopotamii, tak biblijne, w tym dekalog, zoroastriańskie, grecką filozofię moralną czy chrześcijaństwo. I jeżeli rzeczywiście te 42 prawa bogini Maat z Księgi Umarłych są źródłem pośrednim choćby albo bezpośrednim dla dekalogu, to są źródłem kodeksów moralnych trzech religii monoteistycznych, tak? Judaizmu, chrześcijaństwa i islamu oraz szerzej systemu moralnego Europy i świata zachodniego. Ta właśnie egipska Księga Umarłych. Księga Umarłych to wyraz jeszcze z innej strony, to wyraz ludzkiego pragnienia, by życie ludzi trwało. To głos właśnie tego uwielbienia życia, że chcemy, aby to życie się nie dokończyło. Bo tak naprawdę życie wieczne wyobrażane w tej księdze to jest po prostu kontynuacja życia ziemskiego pozbawiona cierpienia. I ciekawe jest to, że księga przedstawia nakazy moralne właśnie nie w formie imperatywu, że nie wolno czegoś robić. My nie lubimy zakazów, my nie lubimy nakazów, tak? Nie lubimy, jak ktoś nam coś nakazuje. Ta księga właśnie robi coś bardzo ciekawego. Ona raczej jest zachętą do takiego postępowania. Bo ona mówi, jaki ja będę na końcu życia. To jest tak naprawdę pytanie, które ma zadać sobie każdy człowiek, jaki ja będę pod koniec życia. Co ja zrobiłem ze swoim życiem, jakie uczynki dokonałem albo jakich nie dokonałem. A więc ta Księga Umarłych to jest pewien konstrukt kulturowy, który z jednej strony ma sprawić, że śmierć jest lżejszym doświadczeniem, tak? Nie takim absurdalnym, jakim się wydaje. Jej lektura przede wszystkim ma pomóc żywym pocieszyć, zapewnić, że zmarły na pewno dotarł do pola czcin, czyli do raju. I tak jak powiedziałem, jeżeli rzeczywiście ona miała wpływ, a wygląda na to, że mogła mieć wpływ na biblijny dekalog, to przez samo to stała się jakimś fundamentem, jednym z fundamentów etycznych naszej cywilizacji, w której istniejemy. Dzięki. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, czym jest ta Księga Umarłych, bo takie pytania były, pokazać pewne podobieństwa z dekalogiem, no i troszeczkę rozważyć ten temat, zostawiając to pytanie tak naprawdę otwarte, no bo my nie wiemy tak naprawdę, nie mamy bezpośredniego jakiegoś dowodu, tak, że Księga Umarłych została, prawda, wykorzystana przez autora biblijnego, ale treść dekalogu może świadczyć o przynajmniej pośrednim wpływie. I jeszcze na koniec chciałem wam pokazać pracę mojej magistrantki, mianowicie, gdzie ja to tutaj miałem, tak, pani Justyna Stuchlik niedawno napisała pracę magisterską właśnie na temat dekalogu. I co ciekawe, właśnie w kontekście analizy historyczno-kulturowej. Czyli ta praca jest dostępna na Akademia Edu. Ja pod filmem dam link do tej pracy, w opisie filmu dam link do tej pracy i będzie można sobie zobaczyć, bo tam rzeczywiście jest ten temat też poruszony. Proszę zobaczyć, tutaj w pierwszym rozdziale mamy dekalog, a starożytne kodeksy prawne i mamy dekalog, a wpływy egipskie. I tu jest tak fajnie, właśnie mamy tą Księgę Umarłych, teksty piramid najstarsze, teksty sarkofagów, no i mamy w formie tabelki właśnie zestawione najważniejsze, czy wybrane te przykazania z Księgi Umarłych z przykazaniami dekalogu, tak? I te pokazane są te podobieństwa właśnie nawet w formie takiej tabelki. Także link do tej pracy będzie w opisie, a ja dziękuję wam dzisiaj za ten wykład.